Hej, cześć, siemano wam wszystkim, moi drodzy, witam was w Astrobocie. Nie nazywam tego na dobry początek żadną serią, ponieważ serii raczej bym się nie spodziewał, ale Astrobot to najnowszy tytuł na PlayStation 5, który podbija absolutnie szturmem w tej chwili wszelkie portale recenzenckie, jest nazywany jednym z największych kandydatów do gry roku. Zdębiałem, jak to usłyszałem, ponieważ nie kojarzyłem Astrobota z niczym niesamowicie wyjątkowo kreatywnie zajebistym, a jednak okazuje się, że podobno Sony wypuściło swojego własnego Mario, który może rywalizować z prawdziwymi Mario. Zdębiałem, naprawdę zdębiałem, więc stwierdziłem, że muszę wam tę grę pokazać. Dostałem kodzik do tej gry przedwcześnie od Sony, tak więc, nie wiem, hashtag prezent, od razu wam to mówię, ale nie jest to żaden film sponsorowany. Chciałem nagrać jeden, dwa, może trzy odcinki, żeby zobaczyć, z czym się tę platformówkę je, bo mamy tutaj do czynienia z platformówką, która ma różne światy, które możemy odwiedzać, mechaniki, które będą się tam pojawiały. Podobno jest to najczystsza rozrywka w najprostszej postaci platformówkowego skakania i rozwiązywania tego, jak przejść dane etapy, więc stwierdziłem, że chyba musimy się z tym zapoznać. Nawet chociażby po to, żebyście wy zobaczyli, że faktycznie możemy mieć w tej chwili w swoich rękach jedną z najprzyjemniejszych gier, w jakie można sobie teraz dla czystego fanu zagrać, a przynajmniej to mówią nam wszelkie recenzje. Jasne, trochę kosztuje i wcale nie jest super długie, ale dla niektórych to może nie być argument, który jakoś strasznie od tego odstraszy. Tak więc wiecie co, ja po prostu odpalam nową grę na starym, dobrym PlayStationowym memory cardzie, chociaż nigdy sam takiego nie miałem. Wy możecie zostawić lajka i zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądało. Premierę ta gra miała względem tego, jak oglądacie ten film, chyba dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej, coś takiego. Ja miałem dostęp do tego kodziku i do tego tytułu już od jakichś, nie wiem, jakiegoś czasu, bo dostałem egzemplarz recenzencki, ale szczerze, nie planowałem tego nagrywać. Dopiero jak zobaczyłem, jak dobre ma to oceny, a ma naprawdę średnią 95 albo 96 na Metacriticu, Open Criticu. Wszyscy jak leci wystawiają temu tytułowi dziewiątki, dziesiątki. No, że musiałem się zainteresować. Astrobot chyba pierwszy raz, mam wrażenie, pojawił się jak wyszło PlayStation VR. Był taką maskotką troszeczkę technologii PlayStationowych, które się pojawiały. Potem jeszcze był w tym takim demku technologicznym, które pokazywało możliwości tego oto pada, który mi się rozładował, więc jest na kablu. Spider-Manowy padzik oczywiście. No i teraz dostajemy pełnoprawną gierkę. Atakuje nas zajebiście, jakby przypominającym już coś wcześniejszego Alien, który porwał co? Nie mam pojęcia, co to jest. Wielu dialogów tutaj chyba nie uświadczymy. Włożył sobie prosto do dupy, dostał z tego power i co, odlatuje teraz? Co to było? Źródło zasilania? Rdzeń całej cywilizacji bocików? No ewidentnie. Wszystkich rozstrzeliło dookoła. Powiem tak, poza zobaczeniem, jaki jest średni wynik ocen tej gry, nie interesowałem się bardziej tym, co się w niej znajduje, tak więc wszystko, co tutaj zobaczymy, będzie jedną wielką niespodzianką. Żałuję, że nie zobaczycie jednego z ciekawszych aspektów pewnie grania w ten tytuł, czyli tego, jak reaguje haptyka w tym padzie na każdy krok, który będziemy tutaj w sumie wykonywali, ponieważ no, jak zrobili tak zajebiste demo technologiczne dla DualSense'a, to pewnie gra będzie tak samo to wszystko dobrze pokazywała. Jak ja mam cię obudzić, robocie? Poruszać tobą? Nie, przepraszam, przychodzi Cyberlis. Albo Fenek? Albo jakiś inny ten jebacz? O, wizualizacja pada we piachu, co? Co ja mam z tobą zrobić? Może go po prostu podotykać? Pomachać! No i zajebiście, wytrzepaliśmy się z piachu. A! Sama wizja tego, że mam tyle piachu w padzie, jest dość nieprzyjemna. Jest swoją drogą dedykowana Astrobotowi kontroler do zakupienia. Nie wiem, czy nie dokładnie takie, jakiego widzimy tutaj teraz na ekranie. Oczka na touchpadzie i tak dalej. No ale ja nie potrzebuję naprawdę więcej kontrolerów, niż mam już w tej chwili. Jest ich wystarczająco. No siema, byku. Jakby się tutaj nazwać? A myślę, że Astrobot będzie najsensowniejszy. Wymyślę sobie znowu jakieś imię, którego się nie będę trzymał. No i co? Mamy to! Podróżując przez wszechświat w wielkiej PlayStation 5, a może gdyby ta gra wyszła później, to by podróżował nasz Astrobot w PlayStation 5 Pro, które już po prostu poprzeciekało na prawo i lewo. Nawet w oficjalnych filmach Sony ludzie się dopatrzyli małej ikonki piktogramu takiego, który ma reprezentować PlayStation 5 Pro, które ma rzekomo wyjść w grudniu tego roku. My mamy double jumpa, ja te mechaniki znam, są wystarczająco proste, że nawet nie muszę ich znać. Mogę jebnąć lisa? Mogę! Proszę bardzo, oj, spadłem na dół. Zapłaciłem cenę za swoją brutalność.
Tak więc jeżeli nie macie jeszcze PS5 i będziecie chcieli grać w najlepszych detalach w GTA 6, to możecie się już pewnie w te święta zaopatrzyć w 5 Pro, ponieważ cóż, no będę szczery, za dużo gier na PS5 ekskluzywnych nie wyszło. Nie ma tutaj zbyt dużej argumentacji, żeby w ogóle kupować mocniejszą wersję konsoli. I chyba najważniejszą i największą będzie właśnie premiera GTA 6 w przyszłym roku, które ze wszystkiego, co teraz wiemy, wydaje się wychodzić tylko na konsolę na start. Tak więc ja będę grał na konsoli i pewnie ja się zaopatrzę w PS5 Pro, żeby po prostu zaoferować wam najlepszą możliwą jakość, jaka będzie tylko możliwa. Bo seria z GTA 6 to może być najbardziej monumentalna seria od lat, coś tak czuję. Dobra, lećmy w kosmos. Nie wiem, to nie skupiałem się, gadałem o tym prosiaku. Przerobiliśmy tę kapsułę na coś latającego? Chyba tak, antena i statek kosmiczny w jednym. Obstawiam, że naszym celem będzie latać po tych planetach i zdobyć wszystkich naszych innych astrobocich kolegów. Widziałem tam paru w ogóle ustylizowanych na postacie z tych hitów PlayStationowych. No i mamy to. Skanowanie, dopalacz. Skan mi wiele tutaj nie mówi. Pierwsza galaktyka Donkey Kongowa. Mgławica goryla. Let's go. Nie wiem czemu, z czymś mi się goryl kojarzy. Poza Donkey Kongiem oczywiście. Nie jestem pewien. Nie, teraz w tych wszystkich filmach tego nowego serialu, który oglądamy na polskim YouTubie, czyli Pandora, to mamy olbrzyma czy giganta, a nie goryla. Z czymś mi się goryl kojarzy, ale nieważne, lecimy. Pierwsza podplaneta, podniebny ogród. Wylądujmy zatem. Widać tutaj dokładnie, co możemy gdzie zbierać. Konstrukcja bardzo przypominająca Mario Galaxy. Za bardzo nigdy w Mario Galaxy nie grałem, ale wiem, na czym to mniej więcej polega. Różne światy, we wszystkich tych miejscach różne opcje na znajdywanie różnych rzeczy. Naprawdę muszę szybko tego pada podładować, bo mogę tutaj latać z flamingami, ale muszę kręcić nim przed sobą. Podniebny ogród! A, dobra. Lekkie lądowanie, już myślałem, że się tutaj wygrzmocimy i wydupcymy. Dobra, spodziewam się, że performance tej gry będzie na maksymalnym poziomie, bo jeżeli nie, to troszeczkę słabiutko. Te, byku! Aj, złapany, kurwa, suseł, cwaniak. Myślał, że się schowa przed moją potęgą alfa gamera. Da się to jakoś szybciej chodzić? R2 dopalacz był na statku, tutaj za bardzo nie mam takiej opcji. Tak więc, jak już mówiłem, nie spodziewajcie się tutaj żadnych cudów, jeżeli chodzi o gameplay. No mamy Astrobota, potencjalnie jakieś ciekawe wykorzystanie pada do tego i owego, ale kolorowo, fajnie, miło, przyjemnie, nie ma tutaj walki z nieprawdopodobnymi chmarami robactwa jak w Space Marine, ani nie będzie tutaj... O, z czym jest ten robal? Podskocznik! Dobra, podskoczniku. Czy ja tam radę, kurwa, wlecieć na te drzewa? Nie wydaje mi się. Chyba mam za małego skoka jak na razie. Może ten mnie zupgrade'uje. Więc no, nie wiem, może macie dzieciaki, może chcecie komuś sprawić prezent, może po prostu lubicie kolorowe, fajne platformówki, które sobie odpalicie, rozdupcycie się na swojej kanapie i będziecie po prostu klikali. Obstawiam, że jakby, wiecie co, jeżeli zainteresowanie Astrobotem będzie gargantuiczne, to ja bardzo chętnie przejdę całą grę. Ale biorąc pod uwagę, ile mamy teraz rzeczy na kanale, naprawdę tego nie planuję, ponieważ mamy Franka, gdzieś tam jeszcze są Outlossy, mamy Space Marina, mamy Cleanera, który nadal nie jest skończony. Tak więc raczej traktuję Astrobota jako ciekawostkę, ale jeżeli będziecie w jakiś... Ojoj, aha, sprzedałem mu kopa i go ładuję do środka, świetnie, bot uratowany. Przybliżyć mogę? No, mogę nim też popodrzucać w tym kontrolerze, a mogę go wychylić? Nie, zawsze będzie w środku lądował. Przybliżenie. Czy ty reprezentujesz jakiegoś specjalnego bocika? Nie wydaje mi się. Dobra, zamykamy i lecimy dalej. A więc dajcie znać, no słuchajcie, jeżeli nagle pierwszy odcinek wykręci 100 tysięcy obejrzeń, a wszystkie kolejne będą kręciły 25, to możemy gadać dalej o kontynuacji serii z Astrobota, ale byłoby to naprawdę monumentalne zdziwienie z mojej strony, gdyby tak to się potoczyło. Już Cleaner mnie wystarczająco zaskoczył tym, jak bardzo chcieliście go oglądać, więc nie zakładam, że będzie to aż tak popularna gra, ale wiecie co, różne rzeczy się dzieją. Co tu się odpierdala? Tulipany jakieś astrobotowe? Mogę was bić? Nie mogę was bić? Tutaj kolejny jakiś bocik czeka na zebranie. Ja się wydają być standardowe. Jestem przekonany, bo widziałem w jakichś tam drobnych gameplayach, że mamy tutaj, wiecie, Kratos bota, innego rodzaju jeszcze boty dookoła, Aloy z Horizona, czy też bohaterów innych gierek soniaczowych. Mogę ci gola strzelić, typie? Ty! On strzela gola we mnie! Mordeczko, bez przesady. Mamy tutaj, mam wrażenie, co chwilę jakąś inną aktywność. Czy one będą naprawdę tak bardzo unikatowe względem siebie? A może mamy tutaj jakiś kosz, do którego mogę wbić tę piłkę? W Cleanerze podziałało i achievement wskoczył. Nie wiem, jak dużo tutaj tajemnic może się w ogóle kryć? Wiem, że w Mario te wszystkie światy wymagają praktycznie od nas wracania do niektórych miejsc. Jak już zdobędziemy, wiecie, możliwości, czy też, nie wiem, odpowiednie czapki, czy inne tam gówna, żeby doskoczyć do odpowiedniego miejsca, dolecieć, doszybować na przykład. Te krzaki kryją też w sobie jakieś tajemnice. Mogę bić te owady, które w nich są? Nie wydaje mi się, ale może w niektórych będą się kryły na przykład monety. Do czego służą monety, poza tym, że są pewnie po prostu punktami? Też nie wiem.
Nie wiem, ale wszystko jest ładne i kolorowe. Przed chwilą nagrywałem Franka Stone'a, tak więc może to jest miła odmiana po prostu względem tego, co się tam działo. Nad tymi mogę, widzę, przelecieć i usmażyć jebańców laserem z moich nóg! Bardzo brutalne. Astrobot tak naprawdę może gdzieś wewnętrznie mieć jakieś psychopatyczne tam zamiłowania. Nie dowiemy się, póki nie będziemy grali dalej. Raczej wygląda na przyjemniaczkę, ale wiecie, no, różnie to bywa z tymi słodzieśnymi postaciami. Wszystko się powoli układa. Najpierw dostajemy jakiś puzzle tutaj, bijemy przeciwników. Ciebie mogę pewnie chwycić. Albo po prostu doładować? Nie. Kwadratem chwytamy rzeczy i wyciągamy sobie platformę, no dobra. Hopsa saj do góry, przeciwnik do pokonania. Proszę bardzo, to jest Ratchet, tak, ratchetowy bocik się przed nami tutaj kryje. Tego możemy przybliżyć i sobie pooglądać, czemu nie? Jup! Dobra, mogę im też dwa front flipy zaoferować, machając moim padem. O co z tym chodzi? Mogę przytrzymać cios, naładować, żeby się tutaj wykręcić w przeciwnika. Jeb! A dobra, wykręciłem sobie po prostu nową platformę, co? Piłki! O kurwa, zjeżdżalnia! Nie miałem w te wakacje żadnej okazji, żeby sobie pozjeżdżać na żadnej zjeżdżalni, a muszę przyznać. Pod tym kątem jestem typowym facetem. Jeżeli by mnie Martyna zabrała w jakiekolwiek miejsce, gdzie można pływać, to odmówiłbym, chyba że byłaby tam opcja nakurwiania na zjeżdżalniach. To mógłby być cały sens mojego życia. Wydaje mi się, że wielu tutaj facetów w komentarzach, albo też i kobiet, fanatyczek zjeżdżania na zjeżdżalniach, na rurach, by się ze mną zgodziło, że nie ma lepszej rozrywki. Tam, co mnie interesuje, jakieś, nie wiem, pływanie w różnego rodzaju zbiornikach, czy może jakiegoś supa sobie odpalić, żeglować, wiosłować, walczyć tam o jakieś, nie wiem, dodatkowe fale, które zbieramy naszym surfboardem. Ja to pierdolę, ja bym był wielce zadowolony, gdybym po prostu mógł zjeżdżać na rurach w nieskończoność. Tajny obszar nam się tutaj odkrył, tajni przeciwnicy i ewidentnie zasuwak do rozsunięcia całej wody. Co my tutaj mamy? To jest chyba ta. O, biedne rybki, co z wami teraz będzie? Nic, kurwa, przerobione na pieniądze. Tutaj mamy chyba tą, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale to była ta ziomowa Ratcheta. Damska odpowiedniczka, rebeliantka z multiversum, lombak z innego wymiaru, wstrząsająca. Ej! Jeszcze wyższy skok wykonuje niż koledzy. No i co? No i zajebiście. Generalnie obstawiam, że łatwo tę grę splatynować, zebrać po prostu wszystkie lombaksy, wszystkie boty, wszystkie inne ciekawostki, które tutaj są, maksimum monet, przydupcić każdemu ślimakowi. Więc po prostu przyjemniactwo. Wiem, że tutaj im dalej w las, tym więcej jakichś różniastych mechanik się nam odblokuje, tak więc to mówię wam. Platformówka w najczystszej postaci. Kolorowa, niezobowiązująca zabawa. Czasem i tego człowiek potrzebuje. Ta kaczka wygląda trochę podejrzanie. Jakby tutaj można było coś z nią jeszcze zrobić. Może wleźć na nią? Może nią jakoś posterować? Dwa tutaj jakieś nartniki wodne roboci się pojawiają. Całe uniwersum tylko z robotami związane. Nie no, tej kaczki walnąć nie mogę. Czy ona ma super cool okulary na sobie? Kaczko! Coś tam u góry się znajduje, ale czy ja już tam nie byłem u góry? A może dam radę tam jeszcze jakoś wejść? Nieważne, mamy skocznię. Obstawiam, że ta skocznia może pozwolić nam wskoczyć do wody w pięknym stylu, a może nawet wybić się i zrobić coś więcej. Jakby tutaj sobie wyskoczyć? No dobra, tak po prostu wyskoczyć. I kurwa nie zebrać jednej najcenniejszej monety, która jest u samej góry. Nie no, to nie przejdzie. Jeżeli mamy grać w tę grę, to będziemy grali w nią na maksa. Skocznia jest w ogóle pelikanem. To jest przerażający świat, gdzie wszystko jest tutaj po prostu jakimś stworzeniem. O! Aha! Dobra, zajebiście, zebrane. Robożółwie pływają dookoła. Może tak naprawdę Astrobot? To jest gra. Ty, to wygląda, jakby mógł to jakoś przeciąć. Czy muszę sobie jakąś piłę odblokować, bo ta kaczka też ma taką linię cięcia. Jak Surgeon Simulator. Dobra, chwytamy tego grzmota i wyciągamy prosto z paszczy. Let's go! Nie no, liczyłem na jakąś nową umiejętność tutaj. Tutaj mamy też wielkiego grzmota. Rozpłaszczony! Fantastycznie. Dobra, tutaj możemy zrobić podskok, chwycić się tego zasuwaka, zjechać na dół i odblokować umiejętność. Mam nadzieję. Let's go. Przecinak? Rybo przecinak? Nie, mogę się napompować teraz? Tak, zdecydowanie. Ooo, dobra, wbić się w powietrze i wzlecieć. Ja mogę się teraz odpompować, czy sam się odpompuję? O, come on! Dobra, nie tak to miało wyglądać, ale mogę znowu wzlecieć. Mogę się odpompować sam i zbieram kolejne jakieś puzzle. Do czegokolwiek by one nie służyły. Dobra, zdobyliśmy w takim razie jakąś mątwę, która może nas mocno podbić w powietrze. Czy dam radę skoczyć z tej kaczki? Wygląda na taką, która mnie ładnie wybije do góry. A nie, po prostu bardzo elastycznie, gibką wgina się do środka. Może jednak nie trafiłem tutaj do końca z tym, że będę mógł przecinać różne rzeczy. No ale jak nic, to są linie cięcia, nie powiecie mi, że nie! Czekają tylko te kłody, żeby je rozpieprzyć na mniejsze części. Ja wierzę, że się nie mylę.
Też leżaki, nie, rozdupcyć leżaka nie dam rady. Ukryte obszary, które zmuszają mnie do zeskoczenia gdzieś w bok, też się tutaj nie znajdują. No dobra, motylki wylatują, ja lecę do góry. Zbieramy wszystko jak leci. Ja mogę teraz tutaj, rozumiem, też sobie wypuszczać powietrze z tego grzmota, kiedy mi się tego podoba. No dobra, czyli taki gloryfikowany double jump. Dobra, jak przytrzymam, to skuteczność tego jest troszeczkę zwiększona. Ja nawet mogę lecieć wyżej, niż mi się wydawało? Nie, na pewno mogę tak spuchnąć jak frajer i spaść prosto na dół. No ale kto by tutaj chciał puchnąć, jeżeli można ciągle lecieć w górę? Let's go! Żółte grzmoty, kolejne drzewa, puchnięcie i do góry! Nie, te drzewa to chyba służą po prostu jako takie platformy, nie? Jak się wskoczy na drzewo, coś się tam dostaje, odblokowują się nowe monety. Ważne! Dobra, zależnie od tego, z jakiej platformy napompuję sobie tę meduzę, nie, to nawet nie jest meduza, coś innego, to w inne, powiedzmy, miejsca potem się udam, ale wylądować na każdym drzewie warto, bo dostajemy za to monety. Obstawiam, że to mogą być po prostu punkty, ale może da się coś za to później kupić. Może jakiegoś skina, może dałoby się biegać tutaj cały czas takim Kratosem. Dobra, wypuszczamy wodę i płyniemy na dół. Tutaj nie będzie żadna się przede mną znajdźka ukrywała. Tak długo, jak mam coś do powiedzenia na ten temat. Ej, woda się oczywiście od razu kończy. Ja muszę walczyć tutaj, kurwa, z robocikami i z tymi goglami pływackimi. Dobra, ratujemy kolejnego. Dwa specjalne tutaj były. O, czy ja jakiegoś pominąłem po drodze? Czy może będę musiał wrócić, jak nauczę się rozcinać kłody? Liczę na to, że jeszcze coś z tymi kłodami będzie miało tutaj, będzie tutaj na rzeczy. Wypuszczaj tę wodę, typie. Pa, jakie monety mnie tutaj krążą. Zaraz tam napuchniemy, jak tylko będziesz chciał. W sumie mogę też płynąć do góry, ale to jest najsprawniejszy chyba sposób na to, żeby się tam dostać. Ty, ale dobra, dobra, uwaga, moment. Patrzcie na to gówno. Tam coś mamy. Nie wiem, czy jakiegoś robociksa tam znajdziemy. Czy po prostu mogę sobie tam wylądować. Czy chce mi się wspinać całą tę drogę z powrotem? To wygląda jak koniec tego etapu. To się strasznie tutaj tłucze, ewidentnie sugerując mi obecność jakiegoś bocika. No kto wie, może nie mogę wszystkiego zebrać tak po prostu z bomby na razie. Ja chyba kabel do rozwalenia widzę. Albo kabel do pociągnięcia? Halo, zatrzymajmy się tutaj. Ej, wytaszczony prosto z tego. Bod uratowany. Niewiele jest miejsc tutaj, w których mnie tak naprawdę nie było. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, co się znajduje tam. Z tej kaczki nie... Chociaż nie, co ja gadam. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że zależnie od miejsca, w którym się napompuję, to lecę na inną wysokość. Jakbym wlazł wcześniej na kaczkę, to by inaczej ta sytuacja wyglądała. Puchnę jak szalony i to jak prędko. Dobra, lecimy do góry, wlecimy sobie tutaj na kaczuchę w takim razie, rozpompujemy się, napompujemy się ponownie i jesteśmy oto tutaj. Cyberflamingi do najebania, jeszcze więcej monet, no ale robocika jak nie było, tak nie ma. Bardzo mi przykro. Chociaż kto wie, teraz tak naprawdę mógłbym polecieć praktycznie do samego początku tego etapu. Może wtedy bym coś tam więcej znalazł. Chociaż nie, ta zjeżdżalnia to tutaj tak popłynęła, że za bardzo tam więcej nie zdziałam. Ale dobra, wiecie co, wylądujmy sobie na tych drzewach. A nuż się coś nowego tutaj ukaże, jak będę po nich latał. Albo na przykład te trzy platformy, takie, kurde, nieprzypadkowo umieszczone się tutaj wydają być. O! Kabloza! Ah! Kurwa, wysrało tylko monety. Dajcie mi ostatniego bocika. Czy ja pierwszy level gry potencjalnie zrobionej dla dzieci ukończę nie znajdując wszystkich robotów? Hej! Dobra, te się po prostu prędko przede mną chowają. Ale szybka reakcja daje zwycięstwo! No i co? Co z tą trzecią platformą? Nie ma ostatniego robota! Poddaję się, nigdzie go tu kurwa nie idzie znaleźć. Tam nie dolecę. Chociaż może bym dał radę. Te drzewa żadnej tajemnicy już nie kryją. Wewnątrz kaczki nic nie ma. Jedyna tajemnica, która przede mną tutaj jest jeszcze ukrywana, to są te pieprzone ślady cięcia. Naprawdę nieprzypadkowe się wydają być. Coś pewnie jestem w stanie z tym zrobić. Ale nie mogę tego tutaj bić. Bicie tego nic nie daje. Jeżeli naładuję mój atak, też się nic nie dzieje. Dobra, wiecie co? Lećmy po prostu na górę. Zobaczmy, czy tam znajdę jakieś odpowiedzi. Nawet jeżeli to będzie koniec tego etapu, no to trudno się mówi. Jak kiedyś mnie weźmie na splatynowanie tej gry, no to sobie będę latał. Z poradnikiem! O. No dopiero by było coś. Tutaj jeszcze więcej monet się kryje. Te ryby... Ty, jeszcze jeden puzzle tutaj. Może puzzle jest konieczny. Ukrył się na tej, na płaszczce. Nie wolno się tak przede mną ukrywać. Dobra, mamy trzy puzzle. Nie wiem, co one mi dają w sumie. A może ta ławica ryb na przykład ma w sobie coś? Nie ma tutaj tego robota gdzieś ukrytego w takim trudnym do zauważenia miejscu? Naprawdę, jeżeli ja wrzucę ten odcinek, a wy mi potem dokładnie powiecie, gdzie pominęłem jakiegoś robota, który był tutaj zaraz obok, będę tak zły. Będę tak zły! Ale dobra, kij, lećmy do przodu. Kurwa, pompuj się, byku!
co się będzie tutaj znajdowało. Tak jakby może... Nie, no bo one są w kolejności wyświetlane, takie jak ja je zdobywam. Więc jeżeli gdzieś go pominąłem, to znajduje się gdzieś wcześniej. Przed tymi dwoma, które były tutaj. Czyli przed tym, który był we wodzie i przed tym, który był tutaj w doniczce ukryty. Chociaż kto wie, mogę jeszcze podlecieć może tutaj na górę? Wleź, o! Double jumping na to drzewo. Laser swoją drogą jest bardzo ciekawym gameplayowym pomysłem. Mam wrażenie, że z jednej strony pozwala nam dokładnie wiedzieć, gdzie wylądujemy, a poboczny feature potrafi rozwalać przeciwników i rozbrajać te wszystkie bombki. No dobra, to możemy rozbić, napierdalać w to szkieło. No i nie będzie tutaj dodatkowego bota, którego nie znalazłem. A te wszystkie kwiotki, czy jak pod nich przebiegnę, to coś się wydarzy? Spróbujmy po prostu walnąć wszystkie, kto wie, może to jest jakby... tajemniczo ukryta minigierka, o której nie miałem przedtem pojęcia, że istnieje. Dotknę wszystkie kwiatki, co się stanie? Nie, nichuja. Dobra, wbijamy na metę, wbijamy na finał. Nawet flaga troszeczkę podobna jak w Mario. 6 znalezionych z 7 wszystkich. Cholera jasna, aż mam ochotę w tej chwili wygooglować poradnik i zobaczyć, gdzie są te wszystkie boty na początku. Prawie wszystko na 100 zrobione. Aha, ty. Moment, czy ja mam tutaj wystrzelić? Aha, musimy... Byłem przekonany, absolutnie, że będę mógł naładować ten strzał, bo z tego, co mi się wydaje, gdzieś wcześniej w tych astrobotowych grach, żeby wystrzelić się na koniec etapu, najpierw naciągałem tego bota, a potem puszczałem, a teraz po prostu wykurwił do przodu. Wróćmy na tą pierwszą planetę, zobaczmy, co się tutaj dzieje, jak wygląda nasza ekipa tutaj zamontowana z powrotem. Tutaj jakieś w ogóle dzikie konstelacje jeszcze są, tutaj mamy ptaka... Chuj wie co, wygląda jak coś z Elden Ringa. Mamy węża i ośmiornicę. Nie wiem, czym jest to po lewej. Miejsce katastrofy. No wylądujmy. Ultra szybkie loadingi w sumie zachęcają do tego, żeby cały czas obczaić te lokacje. 21 minut. Muszę przyznać, jak na razie bawię się wybornie i kolorowo. Jak bardzo zapełnia się tutaj cała nasza ta ekipa, kiedy odzyskujemy nasze boty. Idealny napój do grania w Astrobota. Pikantna lemoniada. Tak, nie przesłyszeliście się. Lemoniada cytrynowa, ale pikantna. Okej, widzę, że teraz dostarczyliśmy trochę robotów, cała lokacja się odświeżyła trochę. Rozumiem, że wszystkie będą sobie tutaj zasuwały teraz dookoła. Mogę z nimi jakoś w interakcję wchodzić, czy będą tu leżały? Pierwsze boty uratowane. We wszechświecie czekacie ich o wiele więcej. Przeszukaj więc każdą planetę, postara się ocalić wszystkie. Tak jest plan. A, i tutaj są puzzle, które znajduję, co? Stworzą mi po prostu obrazek. Miejsce katastrofy. Czym jest to? Czy ja płacę moimi botami za to? Muszą się poświęcić? A może je tutaj do roboty wysyłam? A, nie, one odkryją kamień. No i kurwa, podnoście, uwolnijcie tego liska tutaj. Przecież wrzuciłem 2 boty. A mam im jakoś jeszcze tutaj pomóc? Mogę... A, dobra, muszę podejść razem z nimi. Mamy kolejnego puzela, cudownie. Może ten obrazek da mi moc cięcia tych kłód? To trochę ambitne założenie. Wszędzie widzę, tutaj mamy jakieś różne miejscówki, gdzie musimy płacić bocikami. Ale jest to troszeczkę tak zrobione jak w Squirrel with a Gun. Czyli to nie tak, że ja płacę botem, żeby coś tutaj wykonać, tylko po prostu muszę mieć taką ilość zebraną, no bo tylu jest potrzebnych, żeby w tym jednym miejscu coś tam zdziałać. Obstawiam, że będzie tutaj jakby coraz większe będą tylko wymagania. Ty, kurwa, wzięło i przygniotło. Tutaj mamy też 10 potrzebnych. Miejsce konstrukcji też mi niewiele tutaj da. Przelećmy do Ratcheta i jego koleżanki, co? Mogę jakoś z wami pogadać? Jakaś interakcja? Siema. Nacisnąłem trójkąt, bo wyglądało jakby to była mowa o jakby górnym przycisku, ale nie. Trójkąt to chyba jakiś taki po prostu cheer. Mogę gwizdać, zachęcać je tutaj do czegokolwiek. No dobra, wykrzyknik kieruje nas do kolejnego zadania. Zobaczmy, co się tutaj kryje. Ilu? Też 10. Dobra, bez kolejnych 4 nie mam co się nawet tutaj tak naprawdę pojawiać. Lećmy zatem, zobaczmy sobie jeszcze jedno miejsce. Garaż Dual Speeda, przebieralnia, czyli bedo jakiejś skiny. Dobra, ostatnie miejsce, które tutaj widzę. I znowu 10, dobra. Park Safari. Nasze zadanie wydaje się być zatem jasne w obecnej chwili. Wypierdalamy, teraz już wiem, że się 2 triggerami wystrzeliwuje. Miałbym więcej monet. Może ta przebieralnia, jak się odblokuje, to tam za monety się kupuje jakieś bajery i można sobie po prostu dobry drift zrobić. Dobra, Galaktyka Goryla. Pozostałe galaktyki dopiero czekają na odkrycie. I ten jeden pieprzony robot, nie wiem, na czym to polega. Szlak Azteknologów, ewentualnie Kremowy Kanion. Miałem wybrać ten szlak Aztekologów, więc wybierzmy... Nie, bo tam było dość kremowo w tych flamingach. Lećmy do Azteków. 4 puzzle, 1 jakiś wir, dużo botów do zebrania. Ciekawy jestem, no tam mieliśmy mechanikę tego całego grzmota, który nas napompowywał i wylatywał do góry. Oczekuję, że każdy z tych poziomów będzie prezentował nam potencjalnie coś innego, co możemy zrobić.
Tylko jak ja mam się na to wpiąć? Może to bić będzie tak odpadało i się odsuwało? Ja mogę to przesuwać? Nie. Co jest? Jak ja będę chodził? Okej. Okay. Coś tutaj... Ty, no nie wiem, szczerze mówiąc, co ma ze sobą robić. Co mi... Czy ja mam kręcić padem, jak tutaj biegnę? No nie, ni chuja. A, może jeden z tych klocków... O! Tak, wibracje są inne. Ja muszę dotykać tą ręką tego klocka i wyczuć na padzie, kiedy wibracja się lekko zmieni, bo to oznacza, że ten klocek jest do wepchnięcia. No dobra. Mówiłem wam, że tutaj część tego doświadczenia astrobotowego jest mocno z DualSense'em powiązana i tymi wibracjami, które trzeba po prostu wyczuwać. Ten odporny na laser nic nie jest, kurwa! Odporny na laser! Tego to niestety nie dosięgnę w tej chwili, oho. Gdzie moja zdolność latania? Chociaż może... Jo! Aha! A nie, przepraszam, ja mogę chyba po prostu walnąć w drzewo i te rzeczy spadają. No to co? Lecimy. Tutaj jeden klocek, drugi klocek. Podstawowe umiejętności synchronizacji ręka-oko są tutaj potrzebne. Dobra, jak pokonać Biedronę? Może skoczyć na nią na przykład? A może czekać na jakiś dobry moment? Albo po prostu ją bić? I teraz użyć jej jako wyskoczni, wlecieć na górę! Dobra, kopnąć w dupę pierwszego bota. Widać, które będą tutaj jakby takie soniaczowe, bo mają znaczek zaraz obok siebie. Ty nie będziesz mnie tutaj w dupę kolcami kół, byku. Dobra, Biedrona musi nam zrobić kolejne tutaj. Czy ona może na przykład zablokować się w miejscu? Nie, są takie pozycje chyba sugerowane, gdzie ją tutaj wrzucić, żeby ona nam dała podskocznię w dobre miejsce. Bo po chwili się i tak obraca i wraca do siebie. Dobra, ciągniemy kabel. No i kolejny ten... Klocek do wyczucia, co? O! Tutaj chyba? Hehehe, dobra. Najlepsze jest to, że te wibracje są cholernie subtelne, ale jednak wystarczająco wyczuwalne. Nowa umiejętność! Dwa krokodyle! Okej, okay, krokopaszcze na moich rękach. Co ja mogę tym robić? No fucking clue. Ale chyba jest to wymagane, żeby przejść dalej. Donkey Kong już straszy. Aha. Ej, mam opcję osobnego bicia! A naraz też mogę bić? Oczywiście, że mogę bić. Pierdol będzie gwarantowany! Tylko muszę się do niego odwrócić, żeby ten wpierdol w ogóle sprzedać. Jeden cios pięścią wystarczający. Dwa ciosy pięścią nawet lepsze. Tam już widzę, mam wrażenie, jakieś miejsca, do których dałbym radę wejść, ale no... Nie wydaje mi się, żeby to było w tej chwili. O kurwełe! No dobra. Lepkością będziemy musieli tutaj też operować, co? Ty, byku, rzuca we mnie granatami? Jest kompletnie nie... O, nie! No tak, jedno trafienie i kurwa po mnie. To są Dark Soulsy. Wszyscy przeciwnicy powinni się po prostu odradzać tutaj. Mogę to walnąć? Może na przykład odrzucić w niego? No troszkę... Tak, zdecydowanie wraca do niego. To rozbije mi jedne monetki i to rozbije drugie. Ptaki nie mają na czym siedzieć. Niszczy im naturalne środowisko. Jeszcze jakaś kurwa koala może po dupie ode mnie dostać. Nie, wiem, Dobra, okej. Okay, do widzenia. Jeszcze jeden kaktusiarz, kutasiarz. Nie, prosto w ciebie. Nie rób mi tutaj syfu w mojej krainie, byku. W mojej galaktyce. Prawda, nie do końca jest to moja galaktyka. Tak trochę po prostu się tutaj rozbiłem. Ale nie o tym będziemy teraz gadali. Jeps! O, widzę, że mamy tutaj mango, jak w tym. Hehehe! Jak wy, Crashu Bandicoocie. I mamy naszego robota. Kompletnie jak robot nie wygląda. To jest legitny Crash. No ale ewidentnie z mechanicznymi wnętrznościami, bo jakżeby inaczej. Dobra, rachu ciachu. Nie wiem tutaj jeszcze jak respić potencjalnie monety, ponieważ tutaj też, tak jak poprzednio na drzewach się siadało, żeby je respić, tutaj też pewnie jest taka opcja. To możemy grzmotnąć, to możemy przytrzymać i wysypać kasztany? Nie, to żołędzie, co ja gadam. Dobra. Zwykły robocik, ale w towarzystwie jakiegoś tego. O, i widzicie, już bym go pominął. No niektóre jednak roboty tutaj wymagają na większej spostrzegawczości. Wlazłem tam na górę, to zobaczyłem, że da się tam spaść na jakąś niższą półkę. No ale wiecie co, nie było to gwarantowane. Zdecydowanie jest to etap Donkey Kongowo Crash Bandicootowy. No w sumie jedno i drugie z dżunglą związane. O, skakanko, co? No dobra, czyli możemy się tutaj lepideł chwytać, co? Albo zalewać wszystko wodą, what the fuck? A tu puzzle ukryty. Wiecie co, czerwony kolor tego lepidła bardzo sugestywny tutaj jest na dobry początek. Co ja mogę z tym zrobić? Aha, tam jeszcze były monety, co? Tam nie dam rady dalej przeskakać. Muszę tutaj się mocno zastanowić, które z tych rzeczy są jakby... elementami otoczenia, które służą do tego, żeby tutaj coś aktywować. Mogę bić wszystko, to jest bardzo satysfakcjonujące. Dobra, to możemy chwycić, kolejnego się chwycić. Wyskoczenie z tego wydaje się być w dużym stopniu automatyczne. Dobra, byku. Oho!
Aha, matrioszka, przeciwnik matrioszka. Przepamiętaj, że jeden cios i po mnie, ale też mały mógł tylko uciekać. Nie taki cwany, kiedy się zrobiłeś cici, co? Dobra, chwytamy. Ej, kurwa, Biedrono! Dobra, przebijmy cię tam troszeczkę bliżej miejsca, które mnie interesuje. Te, nie będziesz miała spokoju. Jak w tym, Cymbergaju nią napierdalam dookoła. Może tutaj jakieś lżejsze uderzenie byłoby lepsze. I mamy checkpointa, cudownie. Checkpointy idealne dla mnie. Ej, aha! Dobra, szybka reakcja jest kluczowa. Tutaj też możemy ponapierdalać te drzwi Donkey Konga. Jak w ogóle widać, gdzie zostają ślady naszych uderzeń. Całkiem nieźle wykonane. A po prostu nakurwiam w te triggery i działa tak samo dobrze jak umiejętne klikanie, kiedy trzeba. Jak na razie lecimy ze wszystkimi bocikami. Nie jest źle. Turururu, tururu. Dobra, checkpointik. Nic więcej u góry nie widzę. Tutaj jakieś latające, świecące mątwy. Wyciągnijmy zatem tego grzmota. Oho, dwie łapy naraz. To jest do wystrzelenia się przed siebie, co? Jak nic. Jedno i drugie. Mogę się naciągnąć. Mam nadzieję, że pozwoli mi się puścić wtedy, kiedy będę chciał. Ehej! I mamy wszystkie hajsowe monety. Kurwa, dwie matrioszki teraz? No dobra, trudno, damy radę. Będą się załatwiały tak, jak się będą załatwiały. Tylko kurwa, wiecie co jest najgorsze? Muszę się odwrócić w stronę przeciwnika, żeby go uderzyć. A i ta mała matrioszka też w ogóle... Aha! Kurwa, no i zostałem zgnieciulony. Ale to jest w sumie dla mnie ponowna szansa, żeby załatwić tamtą małą matrioszkę, ponieważ jeżeli jej nie załatwię, to ona znika i nie daje mi hajsu. Monety są potrzebne, opcje kustomizacji. Zdycha jedna, zdycha druga! Aha! Dobra, bueno. Nie jest to wielkie bogactwo, ale zawsze są pieniądze, których mogłem nie zdobyć, a tak zdobędę. Tutaj mamy wyskocznie, podskocznie, same piękne, kolorowe rzeczy. O Jezus Maryj, kolejna matrioszka. One są kompletnie bezlitosne. Dwa uderzenia są potrzebne, żeby ją rozwalić. Drugi poziom, kolejne dwa uderzenia, a potem możemy zrzucić delikwenta z drzewa i zabrać z powrotem do siebie. Let's go, bocik uratowany. Moi drodzy, będziemy kończyli ten odcinek, ale spokojnie, zaraz siadam nagrywać od razu drugi, tak więc nie będziecie mieli tutaj wielkiej przerwy. Myślę, że co najmniej dwa odcinki będą, może trzy, jeżeli naprawdę się wkręcicie, będziecie chcieli to oglądać, ale to taka rozrywka, no powiedzmy, bardzo prosta. Mam wrażenie, że nie ma tutaj za wiele fabuły, no taka typowa platformowa, ale jak na razie bardzo przyjemna. Czy może być grą roku w porównaniu do niektórych innych, szczególnie, że wiele jeszcze nie wyszło, trudno powiedzieć. Tak czy siak, dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Łapa w górę, jeżeli się podobało. No i do zobaczenia w innych filmach. Bye, bye.